dzień dobry, witam Was serdecznie. 3 marca uczcimy pamięć żołnierzy wyklętych i z tej okazji będzie bieg, który się nazywa Tropem Wilczym w Stalowej Woli. Odbędzie się to w lasach zaraz tutaj za Urzędem Celnym. Pobiegniemy sobie albo 2 km, albo 5 km, możecie nawet tutaj i tutaj. Ja chciałem Was dzisiaj, przejechać hulajnogą tą trasę za dnia, żeby pokazać Wam, jak ona wygląda, no i żebyście w nocy się nie pogubili. Jedziemy. Jeszcze włączymy kamerkę z przodu. Dobra. I biegniemy sobie tam prosty odcinek. Ja pokażę Wam teraz odcinek 5-kilometrowy. Szybciutko tutaj się rozpędzimy, żeby długo to nie trwało. Lecimy sobie tutaj prostą. Zaraz tutaj będziecie mieli lekko pod górkę. Szutrowa nawierzchnia z takimi kamyczkami, ale bardzo przyjemnie się biega. Tutaj sobie skręcacie w lewo, czyli pierwszy w lewo. Tutaj będzie straż na pewno stała, pożarna, i która będzie Wam pokazywać, jak to jechać. I prosta. Ciekawi mnie najbardziej, czy będzie zimno, czy ciepło, bo to jednak ma znaczenie, chociaż w nocy obstawiam, początkiem marca nie będzie upałów. To chyba dla biegaczy akurat dobrze. I tutaj nie skręcacie w prawo, tak jak na ciemny kąt, tylko lecicie sobie prosto, tutaj w ten piasek. I tu się zaczynają pierwsze takie wyboje. O. Pierwsze utrudnienia terenu. Z tego co pamiętam, ludzi w tamtym roku było sporo. Tu mówimy chyba, nie wiem, to było, na pewno setka była. Więc będzie ciasno. Z tego co filmowałem, to pamiętam, że ludzie, ci co byli przygotowani i walczyli o jakieś miejsca, to szybko wypruli do przodu, a potem biegła taka większa grupka. Na końcu biegnie, na końcu jedzie za Wami kład, który pilnuje ostatniego zawodnika, żeby się nikt nie zgubił. Tutaj zaczyna się troszeczkę pod górkę. Skręcacie sobie lekko w prawo i pod górę. Tutaj będzie pierwszy taki odcineczek po zagrzaniu się. Wyjedziecie sobie na takie płyty. I lecicie w tym momencie prosto. Prawdopodobnie będziecie te płyty pamiętać, bo będzie je czuć, a nie będzie widać, gdzie jesteście, bo będzie totalnie ciemno. Tutaj jest lekki łuk w lewo. Dalej płyty i tu się kończą płyty i lecicie, wchodzicie w las. Nie jedziecie tam w lewo, tylko prosto tak jakby. Po tych dwóch zakrętach. Tutaj zaczyna się już bardzo przyjemny lasek. Nawierzchnia jest już taka z piasku, ale dalej jest twardo pod nogami. Tutaj sobie lecicie prosto cały czas. Prosto, prosto do takiej polanki. Będzie tutaj wyraźnie widać, że nie ma drzew. Są młode drzewka w tym miejscu i dzięki temu będziecie wiedzieli, gdzie skręcić. O, jeszcze punktem charakterystycznym będzie tu taka betonowa studzienka. Proszę bardzo, tutaj mamy studzieneczkę i dajemy sobie w prawo. I w tym momencie tak jakbyśmy się lekko wracali i prujemy do przodu. Dużo korzeni, trzeba uważać, żeby sobie nie zwichnąć nogi, bo wystają z piachu. I pod górkę, z powrotem. O, są takie korzenie, trzeba troszeczkę uważać. Tutaj macie z górki, więc bardzo fajnie, bo nie są to bardzo strome podejścia, tylko takie swobodne. Dla rozgrzanych zawodników to myślę, że to nie jest problem. O, tutaj jest tak ostro, ale dalej przyjemnie. Tutaj zacznie się coś takiego ciekawego, że będzie piasek. Będzie takie podejście z piasku. Na pewno będzie to duże utrudnienie. Podlecicie sobie tutaj do góry.
I w tym momencie znajdujecie się na tej utwardzonej drodze, która leci tutaj na ciemny kąt. I lecicie sobie, przecinacie ją na wprost i sobie jedziecie tu pod górę po piachu. O, w ten sposób. I tniecie jak chcecie. Tutaj będzie prawdopodobnie bardzo ciężko podejść. Lewą stroną jest troszeczkę bardziej utwardzone lub po prawej. Tylko że po prawej jest więcej gałęzi, trzeba będzie się przedzierać. Nie wiem, czy będzie je widać w nocy, bo ja osobiście nigdy nie biegłem w takim rajdzie. Zawsze zajmowałem się w tym przypadku albo lataniem dronem, albo robieniem zdjęć. I lecicie cały czas prosto. To jest najdłuższy odcinek prosty. Tak jakbyście wracali. Objeżdżamy cały start i metę. Tutaj po lewej jakieś odwierty. I dużo, dużo korzeni wystających, twardych. Lecicie sobie prosto, aż do momentu takiej polanki. Tu będzie taka polana, też będzie widoczne prawdopodobnie w nocy to, że nie ma wysokich drzew, jest wygolone, więc w tym momencie skręcacie sobie tutaj również w prawo. Taki wielki kwadrat zrobiliśmy. I z tą różnicą, że tutaj, tu lecicie sobie delikatnie pod górkę i w momencie, kiedy ta górka jest na szczycie, w lewo sobie skręcacie koło takich rur. Nie wiem, czy one jeszcze będą trzeciego. Tutaj biegniecie sobie bardzo ładnie, malowniczo się zrobiło. Lecicie sobie pod górkę takimi zawijasami, trochę piachu, trochę kamieni. Przepraszam, nie kamieni, tylko korzeni. I znowu w dół i w górę, w dół i w górę. I tu będą takie fajne brzuski małe, taki się zrobi tunel z drzew młodych. Po lewej sosenki, po prawej brzuski. I lecicie sobie tutaj już niestety po piasku, więc im dalej tym gorzej w bieganiu. Coraz węziej, w nocy tu będzie bardzo fajny klimat, jak ludzie będą sobie latarkami świecili. Będzie to fajnie widoczne. Myślę, że biegnąc w grupie będzie bezpieczniej. Zawsze to, no nie zgubicie się po prostu. Lecicie sobie tutaj. Prawo, lewo, zakręt. Prawdopodobnie tutaj mijanka, to będzie ciężka. Brzuski, prawa, lewa i piasek pod górkę. O tak. Tutaj jest piasek pod górkę. Tu jest świeżo wycięte, jak widzicie. I jedziemy tak jakby troszkę w dół. Będzie można troszeczkę odpocząć. Odpocząć, jeżeli mówimy tutaj o wbieganiu lub zbieganiu. I dajecie w prawo w tym miejscu. Tu macie taki rozjazd. Prawo, lewo. Tam widać naszą drogę. Tam Kwiatkowskiego leci. To już jest niedaleko, więc jedziecie sobie tutaj w prawo. Tutaj macie taki słupek, który jest nieczynny. Można się po nim charakterystycznie rozpoznać, gdzie jesteście. To jest słup wysokiego napięcia, który kiedyś tu prawdopodobnie funkcjonował. Lecicie sobie w prawo. Pierwsza. Po tych brzuskach. I tu macie, albo możecie prawą stroną, tak jak ja teraz jadę, albo tutaj po kamyczkach, ale dalej prosto. Do takiego składu drewna. On będzie tu zaraz widoczny. Tutaj jest dość szeroko. Tutaj taki niewielki, wycięty, a tam dalej macie taki, tak więcej ułożone tego drewna i będzie taki charakterystyczny, betonowy, no taka podstawa czegoś, słupa może czegoś, o tutaj po lewej stronie. No tutaj widzicie takiego słupa, takie, no to jest podpora słupa prawdopodobnie od elektrycznego. Dajecie w prawo i tniecie sobie prosto cały czas. Do momentu, aż znajdziecie się tam na tej górce, którą widać w oddali. No i tutaj musicie sobie już zregenerować siły na tej prostej.
bo ta górka jest chyba taka najbardziej wymagająca. Już się zaczęła, na kamerze pewnie tego nie widać, ale jest mnóstwo piachu, no i w miarę stromo i korzenie, także dużo atrakcji na trasie. I od razu jak jesteście na górce, jak sobie tutaj wbiegniecie, to lecicie sobie tam tym zawijasem w stronę tego lasku, czyli skręcacie na szczycie w lewo. Dajecie sobie tutaj, między sosenkami, to jest chyba najbardziej malowniczy odcinek tej trasy, oprócz brzuzek, które tam wcześniej rosły, tak wąskie. Tutaj i pod górkę, co prawda jest tu bardzo już utwardzone. I tutaj dolatujecie do samego szczytu i w tym miejscu, o, jest ktoś biega. Ktoś już sobie ćwiczy. A my skręcamy na górce w lewo i po tym gęstym piachu zbiegacie. Trzeba będzie bardzo uważać, żeby sobie nie zwichnąć nogi, bo korzenie wystają. Możecie sobie tutaj źle stanąć. Jak sobie źle staniecie, to wtedy impreza dla was się już kończy. No i w tym momencie lecimy tylko prosto. Cały czas, non-stop prosto. Bardzo też fajny, malowniczy odcinek. Pamiętam, że te światełka, jak stałem na starcie, te światełka na głowach, co macie poubierane, to są świetnie widoczne. Tak się fajnie mienią w lesie. I tam na samym końcu już wszystkich zawodników widać. Szczególnie w grupie najlepiej to widać. No i w tym momencie dochodzimy do tej utwardzonej drogi, przy której zaczynaliśmy. Tam jest na ciemny kąt, a tu prosto do mety lecicie sobie. Czyli już jesteście na trasie, na której już byliście na samym początku. I w tym momencie tu jest lekka górka. I tam, gdzie widać samochody, możecie sobie już pogratulować, że udało wam się dobiec, bo to jest najważniejsze. Tu nie liczą się miejsca. Niektórzy może liczą sobie czas, bo w innych edycjach występowali. I w tym momencie wchodzicie na metę i możecie sobie pogratulować, że udało wam się ukończyć 12 bieg tropem wilczym w Stalowej Woli. Do zobaczenia na rajdzie, bo też będę. Pa!